Wstępny rysunek ikony jest już gotowy. Możemy teraz przystąpić do zakładania warstw malarskich. W malarstwie bizantyńskim zakładamy kolejne warstwy, poczynając od podmalowania karnacji, czyli zakładamy tak zwany proplazmus. Ma on tutaj kolor ciemnozielony. Jest to mieszanka ziemi zielonej. Tutaj użyję ziemi zielonej z Werony, zmieszanej z ugrem złotym jasnym i odrobinką czerni. Nabieramy pewną ilość ziemi zielonej, tak żeby wystarczyło na pokrycie wszystkich karnacji. Dodajemy ugru złotego. I maleńką szczyptę czerni. Dodajemy do tego spoiwa. I mieszamy pędzlem, najlepiej jakimś płaskim. Żeby uzyskać kolor proplazmusu. Proplazmus ma swój odpowiednik w sztuce, dawnej sztuce ruskiej. I tam on nosi nazwę sankiru. Sankir bierze z kolei nazwę od greckiego słowa sarx, które oznacza ciało. Dobrze musimy wymieszać, żeby farba była jednorodna. Na razie póki jeszcze się dobrze daje rozmieszać ze spoiwem. I za chwilę będziemy rozcieńczać go wodą. Zwłaszcza pierwsza warstwa musi być bardzo laserunkowa, przeźroczysta. I w ogóle jest taka zasada, że tej spodniej warstwy nigdy nie kładziemy całkowicie na głucho. Ona musi być lekko przeźroczysta. Proplazmus kładziemy posuwając pędzlem z pewnością. Kolejną warstwę proplazmusu nakładamy na tyle delikatnie, żeby nie zetrzeć poprzedniej, ale też zwracamy uwagę, żeby kłaść w przeciwną stronę,
niż warstwę poprzednią. Warstwa musi być dosyć cienka, delikatna i staramy się unikać już jak najbardziej tak zwanych nakładek. A zwłaszcza niwelować te, które powstały w pierwszej warstwie. Nie odrywając pędzla od podłoża, udaje się nie pozostawiać plam bardziej intensywnych. Położenie trzeciej warstwy proplazmusu powoduje niemalże całkowite zatarcie naszego rysunku, w związku z czym wymaga ponownego wyrysowania. Co w ruskim malarstwie nazywa się jako raspis. Zajmiemy się teraz podmalowaniem szat. W tym celu można użyć ugru złotego, dlatego że czerwienie o wiele piękniej będą wyglądały, kiedy będą miały podłoże żółte. Podobnie jest zresztą też z zieleniami. Malowanie wykonujemy po formie. Zawsze jest lepiej malować kilka warstw niż jedną zbyt grubą. Farba później ma lepszą spójność. Tak, pozostawiamy do wyschnięcia. Żeby piękniej prezentowała się ultramaryna na szacie Maryi, warto podmalować jakąś chłodną czerwienią.
i pozostawiamy tę warstwę do wyschnięcia.